Sterownik BSOP Wismana. Dzisiaj przedstawię Ci, jakie są w nim funkcje, jak on się sprawdza, jak go skonfigurować. Rzućmy na niego okiem. Najważniejsze funkcjonalności tego sterownika. Mamy możliwość wyboru dwóch trybów pracy, albo sterowania dobowego dzień-noc i wtedy przez cały tydzień mamy w pewnych przedziałach dzień, w pewnych przedziałach noc, albo tak zwana tygodniówka, czyli każdy dzień albo konkretne dni mają różne programy. Tam wtedy ta precyzja jakby ustawiania godzin jest wyłącznie co do godziny. Jest to tak naprawdę zwykły sterownik załącz-wyłącz, czyli styk się zwiera bądź rozwiera, czyli daje sygnał kotłu pracuj, nie pracuj. Nie ma tutaj komunikacji tak naprawdę cyfrowej z urządzeniem grzewczym. Jest to plus pod tym względem, że można go podłączyć w zasadzie do wszystkich tego typu odbiorników. Minus jest taki, że nie ma kontroli większej nad kotłem, czyli jeżeli w pomieszczeniu jest już prawie ciepło, to nie można redukować jakby mocy, tylko dalej po prostu kocioł pracuje z tym, co jest na nim ustawione. Przechodząc do samego sterownika. Na wyświetlaczu mamy pokazaną temperaturę, jaka jest obecnie w pomieszczeniu. Temperaturę, do jakiej dążymy. Tutaj mamy słońce, które symbolizuje, że jest dzień. Podświetlenie trzeba włączyć. U góry oczywiście jest dzień tygodnia i tryb pracy. Albo mamy tryb właśnie pracy dzień-noc i wtedy mamy domek z symbolem słońca i księżyca. Albo możemy mieć też tak zwany tryb tygodniowy i wtedy będziemy mieli kalendarz w domku i numer programu, który jest w danym dniu aktywny. Obok tego symbolu trybu pracy mamy słońce, które w momencie, kiedy pulsuje, daje nam znać, że kocioł ma pracować. Kiedy to pulsowanie zaprzestanie, to wtedy znaczy, że sterownik już zagrzał do zadanej temperatury i nie ma potrzeby grzania dalej. Zapraszamy, to nie ma problemu. To się wytnie, wszystko się wytnie. Obok symbolu symbolu pracy mamy symbol baterii. I tutaj sterownik będzie nam sygnalizować moment, kiedy już bateria jest rozładowana i należy ją wymienić. No i na samym końcu jest jeszcze godzina aktualna, która jest w tej chwili. Jeżeli byśmy chcieli wymienić baterię, w przypadku sterowników naściennych, czyli przewodowych, czyli PSOP, trzeba go delikatnie pociągnąć do góry i z tyłu znajdują się baterie. Tutaj mamy też złącza do podłączenia do kotła. Uwaga, bo tutaj może być 230. W przypadku kotłu Wismana na pewno tutaj jest napięcie sieciowe, więc tutaj przed rozłączaniem tego warto byłoby wyłączyć kocioł z prądu. I teraz tak, przejdźmy sobie do ustawień samego sterownika. Gdybyśmy chcieli zmienić tylko tak na moment temperaturę, którą sobie chcemy grzać, możemy po prostu przejść w tryb ręczny i plusem i minusem zmodyfikować temperaturę, którą chcemy mieć na dany moment w pomieszczeniu. Jedna uwaga, ten tryb samoistnie się później wyłączy w momencie, kiedy będzie przechodzić z dnia na noc, bądź jak będzie to tryb tak zwanego kalendarza, jak będzie jakieś przejście pomiędzy dniem temperaturą zredukowaną a komfortową. Czyli jeżeli na przykład mieliśmy ustawione, że o 15 wracamy z pracy, wtedy on zaczyna mocniej grzać, a wcześniej sobie podnieśliśmy temperaturę na trybie ręcznym, to o tej 15 już wróci do normalnego trybu pracy. Także ten tryb ręczny jest czasowy. To jest w sumie najważniejsza informacja. On nie jest na stałe. Jeżeli chcemy na stałe zmienić tą temperaturę, to trzeba wejść w ustawienia, a gdybyśmy chcieli wyjść z tego trybu ręcznego, który też jest symbolizowany tutaj taką małą ręką, wystarczy przycisnąć przycisk wstecz i on znika i wraca już do tych 22 stopni, które tutaj mieliśmy akurat ustawione. O, kocioł się wyłączył nam, bo dotykając sterownika zagrzałem go i temperatura, która jest mierzona, jest większa od temperatury zadanej. Więc wracając do ustawień sterownika. W ustawienia wchodzimy przyciskiem menu, czyli takie trzy kreski. I pierwszą rzeczą, którą ustawiamy, to jest dzień tygodnia.
Później mamy godzinę, najpierw godzinę, później minutę. I tak, kolejnym elementem, kolejnym jakby ustawieniem jest początek dnia. W tym mieszkaniu ja zaprogramowałem sterownik, że w zasadzie dzień jest przez całą dobę, ponieważ jest to ogrzewanie podłogowe i tutaj akurat rozróżnianie tych temperatur dzień i noc nie ma za dużo sensu, bo jest bardzo duża bezwładność tego typu ogrzewania. Więc dzień tu się zaczyna o 12, a noc zaczyna się o 23.59, czyli w zasadzie trwa 1 minutę. Natomiast to jest taki najprostszy tryb sterowania i wtedy ustawiamy po prostu od której do której ma być dzień i w tym przedziale on grzeje konkretną temperaturą, a poza tym przedziałem grzeje niższą zazwyczaj, bo to można też oczywiście na odwrót ustawić. Czyli tutaj mamy to ustawienie końca dnia, czyli początek nocy. Tu jest tak zwany tryb wyprzedzania grzania. Gdybyśmy mieli właśnie rozróżnione te temperatury dzień i noc, to sterownik za pomocą jakby patrzenia w tego, jak mu się grzało przez poprzednie dni, będzie próbować tak wycyrklować włączenie urządzenia, żeby po prostu w momencie, kiedy już będzie ten początek dnia, żeby już była ta temperatura osiągnięta od razu, żeby nie trzeba było czekać, bo gdyby to jest tak jakby chcemy za 5 km już mieć odpowiednią prędkość na aucie, no to już wcześniej się rozpędzamy, więc to jest takie rozpędzanie się z wyprzedzeniem. Tutaj mamy to dezaktywowane. O, niestety jeżeli za długo będziemy czekać, to wróci nam do ekranu głównego i trzeba przeklikać z powrotem tam, gdzie byliśmy. Tu jest wejście w tryb serwisowy, to nas nie interesuje. I tak, teraz byśmy mogli zaprogramować tryb kalendarza, czyli w konkretne dni tygodnia mieć różne jakby przedziały czasowe do grzania. Szczególnie to może być przydatne przy grzejnikach i wtedy na przykład rano sobie grzejemy, kiedy wychodzimy do pracy, a później w momencie, kiedy wracamy, też znowu chcemy mieć ciepło już do wieczora. Ale w tym czasie, kiedy wychodzimy do pracy, można by to ogrzewanie wyłączyć. I teraz tak, to jest to, co nas akurat w tym przypadku konkretnym najbardziej interesuje, czyli przy tym sterowaniu dzień-noc, temperatura dzienna, czyli 22 stopnie, jest ustawiona, nocna tak samo, ale te dwie temperatury w zasadzie przy tym najprostszym trybie regulacji można tutaj dopiero ustawiać. Dalej mamy histerezę, czyli jeżeli mamy ustawione 22 stopnie i histereza jest 0,6, to kocioł będzie grzać do 22 stopni, a w zasadzie sterownik będzie dawał sygnał do grzania do 22 stopni. Jak zagrzeje, to się wyłączy i dopiero jak spadnie o 0,6 stopnia, to znowu będzie chcieć grzać. Więc im niższa jest ta histereza, tym jakby jest częściej się kocioł włącza, jest bardziej stabilna temperatura, ale z drugiej strony no, częściej się po prostu włącza kocioł, co może być mniej ekonomiczne. Ale to jest jakby kwestia umowna, jak to ustawić, trzeba po prostu sobie przetestować. Myślę, że 0,6 jest ok, 0,4 też myślę, że byłoby ok. Zmieniamy strzałkami, bardzo dobrze, już to właśnie pokażę. Myślę, że 0,2 to jest bardzo mała histereza, bo w zasadzie wystarczyłoby dotknąć po prostu regulator i on już zmieni swoją temperaturę, także 0,6, od 0,4 do powiedzmy 1 stopnia, bo więcej to też już jest dosyć spory rozrzut i może być tak, że zanim się włączy, to już naprawdę będzie nam chłodno. Szczególnie w ogrzewaniu podłogowym nie sugerowałbym raczej tej histerezy nie mieć zbyt dużej. Ostatnie ustawienie, jakie jest jeszcze w tym podstawowym menu, to jest korekcja wskazania temperatury. Akurat tutaj mamy idealny przykład, bo mamy dwa sterowniki obok siebie, które w standardowym ustawieniu mierzą różne temperatury. No i to może wprowadzać nas w błąd, bo na jednym by trzeba ustawiać więcej niż na drugim, żeby były te temperatury w zasadzie porównywalne. Więc można skorygować wskazanie temperatury na jednym sterowniku do drugiego i albo jeżeli po prostu mamy termometr, no to możemy sobie do niego po prostu skalibrować czujnik, który jest tu wbudowany. I ja tu chyba mam w miarę ok, albo trzeba by chwilę poczekać, bo dotykanie, tak jak mówię, regulatora sprawia, że on się nagrzewa i ta temperatura jest wskazywana wyższa, więc najlepiej, jeżeli chcemy korygować temperaturę, to zostawić go na chwilę
cudzysłowie, w spokoju i dopiero później zobaczyć, jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim, czy też termometrem wzorcowym i po prostu go skonfigurować. Ustawienia tygodniowe. Tu mamy kilka programów do wyboru. I tak, pierwsze programy numer 1, 2 i 3 umożliwiają ustawienie dowolnych godzin grzania, ale przez cały tydzień one są takie same. Więc one są nudne i ich nie będziemy ustawiać, bo tutaj nie będzie za bardzo co robić. Przejdziemy sobie do 4, 5, 6. Programy 4, 5, 6 umożliwiają nam już rozróżnienie tygodnia pracy i tygodnia i weekendu. Więc zmiana programu następuje przez dłuższe przytrzymanie przycisku menu, natomiast zmiana programowanych dni za pomocą krótkiego przyciśnięcia przycisku menu. To też jest jeszcze mało skomplikowane i mamy piątka jest tak samo, szóstka jest tak samo. I siódemka, ósemka, dziewiątka to są programy, gdzie możemy każdy dzień dowolnie skonfigurować. Więc skonfigurujmy sobie dla przykładu poniedziałek. Przyciskiem do góry będziemy ustawiali, że ta godzina jest grzaniem, czyli na przykład zróbmy sobie, że od 6 do 8 będzie nam grzało. Czyli jest godzina 6, to już chcemy, żeby nam grzało do 8, a później jak o 15 będziemy wracać, to żeby znowu nam grzało do 23. Jeżeli chcemy zaprogramować kolejny dzień, no to przechodzimy przyciskiem menu do kolejnego dnia. No i tak każdy dzień po tygodniu możemy programować. Jeżeli byśmy chcieli mieć zaprogramowany tylko tak poszatkowany dzień, ale żeby taki dzień, żeby to było przez cały tydzień, no to programy 1 do 3. 1 do 3. Tak, 1 do 3 to są programy na cały tydzień. Programy 4, 5, 6 to są programy, gdzie mamy osobno programujemy tydzień roboczy i osobno weekend, a programy 7, 8, 9 możemy zaprogramować każdy dzień dowolnie. No i w zasadzie tu mamy tyle. Chyba ze wszystkich ustawień już skorzystaliśmy. Ale tu wracamy do trybu dzień-noc. Jest niedziela, nic się nie pochrzaniło. Nie, jest okej. Okay.